Dobry wieczór. Witamy na kolejnym spotkaniu Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Bardzo serdecznie witamy wszystkich członków i sympatyków, ale również witamy serdecznie wszystkich czytelników wydawnictwa Znak, ponieważ to spotkanie jest współorganizowane właśnie z wydawnictwem Znak. Na łamach wydawnictwa w 2020 roku ukazała się książka pod tytułem Kołakowski, czytanie świata, biografia, autorstwa pana Zbigniewa Mensa, dzisiejszego naszego gościa, którego bardzo serdecznie witamy. Dobry wieczór. Tekst publikacji stał się punktem wyjścia, bazą dla naszego dzisiejszego spotkania. To spotkanie zatytułowaliśmy Co jesteśmy dłużni Leszkowi Kołakowskiemu? To i wiele innych pytań pojawi się na dzisiejszym spotkaniu właśnie w odniesieniu do życia i twórczości Leszka Kołakowskiego. Zanim jednak oddam głos panom i naszemu gościu, chciałbym przekazać kilka informacji organizacyjnych. Po pierwsze, pod naszym spotkaniem na czacie facebookowym otrzymają Państwo informacje o kodzie rabatowym, które przygotowało dla nas dzisiaj wydawnictwo Znak właśnie na omawianą publikację. Po drugie, zachęcamy do wspierania nas na platformie patronite.pl, na naszym kanale Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, na którym zbieramy środki na realizację procesu wydawniczego naszego czasopisma naukowego, w którym wydajemy wszystkie albo większość wykładów i spotkań w ramach artykułów naukowych. Link do naszego czasopisma również będzie dostępny pod naszym spotkaniem. I już ostatnia informacja organizacyjna. Bardzo prosimy o ostrożność we wchodzeniu w linki pod naszym spotkaniem, ponieważ rzeczywiście na naszych spotkaniach często mieliśmy tak zwane ataki hakerskie, które rzeczywiście były niebezpieczne dla tych, którzy korzystali z tych linków, więc dlatego tylko pod moim bezpośrednim profilem osobistym będę przekazywał tak zwane linki bezpieczne do tych wszystkich informacji, o których przed chwilą powiedziałem. I raz jeszcze dziękuję za dzisiejszą obecność. Zapraszamy do dyskusji, do włączania się aktywnie do dyskusji, do zadawania pytań, które będę przekazywał dzisiejszemu naszemu gościu. W tej chwili oddaję głos panu doktorowi Zbyszkowi Dymarskiemu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam pana redaktora Zbigniewa Mensla na naszym spotkaniu. Cieszę się, że do niego udało się doprowadzić. Pan Zbigniew Mensel jest pisarzem, redaktorem, pisywał do różnych pism i takich periodycznych, i do dzienników. Pisał do tygodnika Polityka do pewnego czasu, był felietonistą tygodnika powszechnego, pisywał do tygodnika Skarpa Warszawska, do Przekroju, do Gazety Wyborczej oraz do dodatku plus minus dodatku Rzeczypospolitej. Nie wiem, czy wymieniłem wszystko. O, jeszcze dostał kwartalnik Puls, z którym współpracował przez chyba 5 czy 6 lat, jeszcze jak był w Londynie, a potem jak się przyniósł do Warszawy do roku bodajże 93. Oprócz tego pan redaktor Mensel jest krytykiem, jest autorem wyboru tekstów takich jak Pod kreską, Laufer, Niebezpieczne narzędzie w ustach, Spadający nóż. Wydał powieść Wszystkie języki świata, powieść, która była nominowana do Nagrody Literackiej Nike. O, a ostatnio wydał jeszcze taki zbiór tekstów pod tytułem, no bardzo ciekawy tytuł, Kaszanka jako forma życia duchowego. Oprócz tego, z tego co ja pamiętam, pan redaktor był inwestorem giełdowym, grał swego czasu na giełdzie, pisał z tego swojego doświadczenia artykuły. Ciekawe, bardzo ciekawe, kilka nawet przeczytałem. Ale oprócz tego, no, proszę Państwa, no, nie zaprosiliśmy pana redaktora po to, żeby mówić o literaturze, na tym się tutaj bardzo nie znamy. Zaprosiliśmy go po to, bo jest także znawcą literatury o Kołakowskim i znawców tekstów Kołakowskiego. Jest człowiekiem, który chyba przeczytał wszystkie teksty Leszka Kołakowskiego i podejrzewam, że także wszystkie teksty o Leszku Kołakowskim. Jest autorem biografii, o której dzisiaj będziemy mówili, biografii pod tytułem Czytanie świata, tutaj Państwo widzą, o której zresztą wspominał mój przedmówca. Jest także autorem kilku wyborów tekstów Kołakowskiego, bardzo ciekawych. Ja tutaj może Państwu zademonstruję, bo sama ich liczba jest imponująca. To jest wydanie trochę podziemne, ale to wyszło jeszcze, prawda, w takim wydaniu lepszym, bo w Londynie. To jest wybór tekstów Kołakowskiego z lat 50. i 60.
Następnie wydał książkę, wydrukował książkę Leszka Kołakowskiego wśród znajomych. Także książkę Czy Pan Bóg jest szczęśliwy? Inne pytania. Są jeszcze dwie książki, których ja niestety nie posiadam, ale je czytałem. Nasza Wesoła Apokalipsa oraz Kościół w Krainie Wolności. No i jeszcze jest redaktorem dwóch tomów, także tekstów Kołakowskiego. Jeden pod tytułem Wejście i wyjście oraz Niepewność epoki demokracji. No i oczywiście jeszcze na koniec gratka i ważna rzecz, to są dwa tomy bardzo ciekawe, bardzo obszerne rozmów z Leszkiem Kołakowskim. Jeden dotyczy okresu, kiedy Leszek Kołakowski mieszkał na stałe w Polsce, a drugi okresu emigracyjnego. Wszystkie oczywiście te tomy Państwu gorąco polecam, ale dzisiaj polecam szczególnie książkę Kołakowski, Czytanie świata. I o tej książce głównie chciałem z panem redaktorem rozmawiać. Panie redaktorze, Leszek Kołakowski uchodził za człowieka, który nie lubił o sobie mówić, nie lubił o sobie opowiadać. Zresztą pan to zauważa w swojej książce. Był człowiekiem, który chował się za takimi różnymi zastępnikami. Było, wydarzyło się, zrobiliśmy, napisaliśmy. Natomiast panu udało się coś niesamowitego. Po pierwsze, prowadzić z nim ciekawe wywiady, skłonić go do rozmowy. A po drugie, napisać książkę obszerną. To jest 400 stron. Proszę Państwa, może tak pokażę, tak? Książka gruba, ale wcale nie nudna, wcale nie przeładowana jakimiś bardzo specyficznymi wiadomościami, ale czyta się ją bardzo z dużym zainteresowaniem, wciąga. Ja poświęciłem na to trzy długie marcowe wieczory i wcale nie żałuję. Także Państwu polecam tą książkę. Panie redaktorze, czy trudno było Leszka Kołakowskiego po pierwsze przekonać do tego, żeby zaczął o sobie opowiadać, zaczął mówić o swoim życiu, o swoich przyjaciołach, o swoich pracach i kontekście ich powstania. A drugie pytanie to no pochwała, bo jednak mimo wszystko zebrał pan sporo materiału. Przejrzał pan książki Kołakowskiego, przejrzał pan archiwa, korespondencje, książki, które są zupełnie czymś innym, a się pojawia Leszek Kołakowski. No chwała panu za to. Dobrze, to dużo pytam. Pierwsze pytanie, czy było łatwo Leszka Kołakowskiego przekonać do rozmowy i do wywiadu, które pan potem spisał i wydał w wydawnictwie Znak? No, trudno, bardzo trudno, dlatego że Kołakowski miał, jak ja to nazywam, wyraźną awersję do liczby pojedynczej. Lubił wypowiadać się tak od siebie, a tym bardziej o sobie. Zawsze to autorskie ja było ukryte w jakimś my. Także to jest taka stała cecha tego pisarstwa i tej osobowości twórczej. No ale coś udało mi się może odnaleźć. Ja bym powiedział tak, że każda taka wielka osobowość twórcza, chyba zgodzimy się, że można Leszka Kołakowskiego tak określić. Ja tak w każdym razie mówię, wielka osobowość twórcza. Każda taka osobowość ma swój sekret, jakąś tajemnicę, która sprawia, że ta twórczość jest taka, a nie inna, że właściwie nie nudzi się, a żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie łatwo się nudzą, nie chcą tego, co dawne, stare, znane, chcą tego, co nowe, nieznane. Ale zapominamy, że taka wielka osobowość twórcza właśnie nie nudzi się, ponieważ nieustannie wysyła nowe impulsy dla tych oczywiście, którzy chcą obcować z tą twórczością. Nowe impulsy potrzebne do zrozumienia świata.
Powiedziałem o tym sekrecie, czy o tajemnicy. To jest coś, co mnie bardzo pociąga i fascynuje w, nie tylko w Kołakowskim, ale i w innych twórcach czy artystach, którzy byli czy są mi bliscy. I ja nie miałem takiego złudzenia, że ja ten sekret czy tajemnicę odkryję, zrozumiem. Mi chodziło o to, żeby jakoś dotknąć tego sekretu. Tak kiedyś powiedział sam Kołakowski o Spinozie, że chciałbym dotknąć tego sekretu i z tego dotknięcia czegoś się nauczyć. No więc ja też chciałem dotknąć sekretu Kołakowskiego i chciałem, żeby to dotknięcie dało mi jakąś naukę. No to właśnie chcę powiedzieć na początek. A jak to się stało, że pan w ogóle zainteresował się Leszkiem Kołakowskim i jego twórczością? Z tego co pamiętam, to pan studiował w Warszawie, ale w czasie, gdy pan był studentem, to Leszek Kołakowski już był poza Polską, już był, prawda, w Anglii albo w Stanach Zjednoczonych. Zatem pan studiował polonistykę, a Leszek Kołakowski to jednak filozofia, Krakowskie Przedmieście. Czy to jakoś jednak inaczej się potoczyło? Czy to jak to wyglądało, że pan na Kołakowskiego wpadł? Wie pan, no ja nazwisko Kołakowskiego usłyszałem najpierw w Wolnej Europie i w jakich programach właśnie tej rozgłośni, ale to jest coś tutaj zabawnego, bo no wiedziałem oczywiście, że on jest poza Polską, że został obłożony zakazem druku przez Gomułkę i nie mógł nauczać, został odsunięty od nauczania, wyrzucony z uniwersytetu. Nie miał za wiele co robić w Polsce, więc było oczywiste, że skoro nadarzyła się taka okazja, że mógł skorzystać z zaproszenia najpierw do Montrealu, później to już był rozrywany przez najlepsze uniwersytety świata. Ale no, ja to wiedziałem po prostu, że jest taki człowiek, że poniekąd został zmuszony do opuszczenia Polski. I kiedy zacząłem studiować, no to tak, to była filologia polska, ale mieliśmy też już na pierwszym roku takie okresowe zajęcia z filozofii. I jak ja z kolegami stanąłem przed tablicą ogłoszeń z rozpisanymi zajęciami, z nazwiskami tych, którzy te zajęcia prowadzili, no to zobaczyłem, że zajęcia z filozofii będzie prowadzić Kołakowski. Nie? Pytali koledzy, jak myślisz, czy to jest ten? Ja mówię, no nie, no jak ten, no. No i rzeczywiście nie był to ten, ale był to jego imiennik, był to Andrzej Kołakowski, który właściwie polecił mi, wdzięczny jestem jako studentowi pierwszego roku tej polonistyki, taki esej, o, bardzo znany Kołakowskiego, pod tytułem Etyka bez kodeksu. I ja zacząłem czytać to. Się zaczynało od takich zdań, że są rzeczy, które można wykonać do końca. Są takie, które można wykonać częściowo. Można częściowo wypalić papierosa, ale nie można częściowo się ożenić. Można częściowo spłacić dług, ale nie można częściowo zajść w ciążę. I tak dalej, i tak dalej. To było takie pierwsze zetknięcie z
współczesnym pisarstwem filozoficznym polskiego autora, które na mnie zrobiło wielkie wrażenie, bo ja po prostu nie znałem czegoś takiego. To mnie zafrapowało, więc taki był początek. A potem, kiedy już sam, niezależnie od tej inspiracji, którą rówieśnik Kołakowskiego mi dał, to ja poczułem, że chciałbym przeczytać wszystko, co ten autor napisał. I zacząłem ten cel realizować, to znaczy najpierw oczywiście to były teksty publikowane do 68 roku w Polsce. Ja przekonałem się, że poza tekstami, które były w ogłoszonych książkach, tak zwanych drukach zwartych, no to jeszcze mnóstwo tekstów jest rozproszonych. I zacząłem to czytać, dociekać, a czasami te teksty były w miejscach no, bardzo egzotycznych, na przykład, nie wiem, w wydawnictwie o Esperanto, no, były i takie rzeczy. No. Więc poczytałem, a potem wpadłem na pomysł właśnie, żeby wydać, a to już mi się ułożyło na 3 tomy, te pisma rozproszone, które nie były publikowane w żadnej z dotychczas wydanych książek Kołakowskiego. No i pomyślałem sobie, że no ale to już były takie techniczne problemy, bo nie istniały, kserokopiarka to był wynalazek bardzo już egzotyczny i nieznany, a nawet jak już były te kserokopiarki, no to żeby coś skserować, to trzeba było mieć zaświadczenie specjalne tam poświadczone przez jakiś urząd, no i tak dalej, więc nie taję, że często stosowałem tak zwany chiński powielacz, czyli przepisywałem sam te teksty. No. I uzbierało się no, właśnie 3 tomy takich tekstów. No, a potem to już zacząłem czytać teksty wydawane na Zachodzie. No i oczywiście jest tak, że ciągle jest mnóstwo nieznanych tekstów. Takim przełomowym momentem dla badań nad twórczością Kołakowskiego było przekazanie przez żonę profesora, panią Tamarę Kołakowską, prywatnego archiwum męża Bibliotece Narodowej. W tym prywatnym archiwum jest bardzo wiele tekstów nieznanych, niepublikowanych, często nieprzetłumaczonych na polski. Jest kilkaset wywiadów z całego świata, nie, ze względu na ograniczoną znajomość języków, a były to, nie wiem, no i hiszpańskie, i portugalskie i tak dalej. No nie wszystkie przeczytałem, ale jest to, myślę, ważny też projekt edytorski, żeby te wywiady opublikować. Chcę wydawnictwo, z którym jestem zaprzyjaźniony, czyli Znak, do tego skłonić. No i jest oczywiście też ogromna korespondencja w tym archiwum, obejmująca 16 tysięcy listów. No ale
te listy, to powiem szczerze, to był mój zawód. Dlatego, że lwia część tych listów to są takie techniczne sprawy wydawnicze, czy związane z pracą na uczelniach różnych, z zaproszeniami przez rozmaite instytucje i tak dalej. A z kolei listy, które są pisane do przyjaciół, znaczy od razu powiem, że większość tych listów to są listy do Kołakowskiego, a nie samego Kołakowskiego, ale jest i korespondencja dwustronna z różnymi osobami. I tutaj właśnie wychodzi to, o czym zaczęliśmy mówić na początku, że taka właściwie niechęć do poważnego mówienia o sobie w tej pierwszej osobie liczby pojedynczej, tylko te listy do przyjaciół, szalenie serdeczne i mające na celu podtrzymać przyjaźń. To jednak one, biografia czy biografa, czy człowieka, który chciałby jak najwięcej też no, poważnych przemyśleń w tej korespondencji spotkać, to tu nie, no, to jest podtrzymanie przyjaźni i żartowanie. Więc tak to wygląda. Ale tak? Rozumiem, że to, co do tej pory mamy Kołakowskiego, to jeszcze nie wszystko, że jeszcze będą jakieś nowe publikacje i czy będą to tylko korespondencyjne wydania czy i wywiady, czy też są też jakieś teksty, które są tekstami rzeczywiście typu esej czy jakaś rozprawa, które do tej pory czytelnik w Polsce nie znał. No jak najbardziej, ale mogę powiedzieć, że no już mam jedną taką książkę, zbiór gotowy i złożony w znaku. Nie jest to jakaś księga gruba, ale raczej mała książeczka, złożona z tekstów poświęconych śmierci, umieraniu, nieśmiertelności. I tytułowy esej o bardzo piękny tytuł, to mi się spodobało, dlatego chciałem, żeby cała książka była tak nazwana. Śmierć jako własność prywatna. I ten tekst jest oczywiście nieznany, nie był publikowany, ale są tam też inne teksty niepublikowane, na przykład no, jeden z najbardziej przejmujących tekstów Kołakowskiego, napisany dzień po tragicznej śmierci jego przyjaciela Andrzeja Munka, który zginął w katastrofie samochodowej. I ten tekst jest no, bardzo poruszający, naprawdę. No, więc taka książeczka będzie wydana, a potem zobaczymy. No, myślę, że może jeszcze. Że nie będzie to ostatnia rzecz, którą uda mi się przygotować do druku. No bardzo ciekawe i dobre wiadomości Pan nam zostawia, Pan nas z nami się dzieli, to bardzo, bardzo się cieszymy z tego. Myślę, że nie tylko ja, ale nasi widzowie również. To zadam takie pytanie, chyba jak to był pierwszy wywiad Kołakowskiego, jak wracał do Polski po emigracji, z wizytą oczywiście jeszcze kilkudniową, to był chyba koniec lat 90. i dla tygodnika pytał go Jerzy Turowicz. To był bardzo długi wywiad na chyba półtora strony. No i jedno z pytań bardzo takie było ciekawe, bo spytał się go, mniej więcej, nie przytoczę dokładnie pytania, ale chodziło o to, czy Leszek Kołakowski wierzy w Boga. To pytanie frapuje chyba wielu jego czytelników, bo to z tekstów nigdzie nie wynika. No i Leszek Kołakowski odpowiedział na to pytanie, odpowiedział bardzo fajnie i prosił Pana o komentarz. Powiedział tak, cytując Churchilla, cóż za kontynentalne pytanie. Tak. Czy Leszek Kołakowski był człowiekiem wierzącym?
Jak pan sądzi, panie dyrektorze? Na takie pytania też odpowiadał w swoisty sposób. Mianowicie mówił, czy ja wierzę w Pana Boga? No, myślę, że Pan Bóg to wie. No, więc tak właśnie odpowiadał. Natomiast no, to jest pytanie fundamentalne zupełnie, które Pan zada, bo można powiedzieć, no, teraz niedawno w ostatnim eseju zmarłego niedawno Marcina Króla pada takie... A ucznia profesora Kołakowskiego, tak, prawda? Tak, jego asystenta przez chwilę. I tam takie pada stwierdzenie Króla, że co tu dużo gadać. No, Kołakowskiego interesowała wyłącznie religia tak naprawdę. My wiemy, no, znamy jego też taką twórczość, która wiązała się z tym, co się działo w Polsce i na świecie. No właśnie, polityka, wielka polityka, mniejsza polityka, ale tym czymś, co najgłębiej Kołakowskiego frapowało, to była religia. I tutaj nawet, ponieważ wspomniałem o tej książce Śmierć jako własność prywatna, poświęconej śmierci, umieraniu, nieśmiertelności, a więc też i temu, co jest rdzeniem chrześcijaństwa, czyli zmartwychwstanie. No i tutaj to jest bardzo ciekawe, frapujące, dlatego że można powiedzieć, że Kołakowski był od najmłodszych lat jakoś naznaczony poczuciem śmierci. 3 lat nie miał, kiedy umarła na raka jego matka, co było okropnym przeżyciem. Jako podrostek stracił ojca zamordowanego przez hitlerowców. W czasie wojny i okupacji właściwie obcował z widokiem śmierci bez przerwy. I widok trupów ludzkich, niepochowanych, leżących na ulicach czy w bramach, no to stale mu towarzyszył. Ale i później, po wojnie, po okupacji, ta taka smuga cienia go nie opuszczała, choćby z tego względu, że podobnie jak wielu najbliższych mu myślicieli, podobnie jak Pascal na przykład, Kołakowski nie mógł żyć w przyjaźni ze swoim ciałem. Był od najmłodszych lat ciężko chory. Miał niezaleczoną gruźlicę i potworne choroby stawów i nieznośny ból. Był jego, też bywał jego doświadczeniem codziennym. To było bardzo ważne, no to właśnie od strony biografii, od strony no, takiej reakcji psychologicznej na to, co go dotykało, bardzo jest ważne. No ale wiemy przecież, że nie należy filozofii sprowadzać do biografii, bo gdyby wszystko miało być biografią w filozofii, to filozofia byłaby niepotrzebna. Trzeba powiedzieć, że no po prostu dla Kołakowskiego sprawa śmierci, nieśmiertelności, Boga, to były fundamentalne problemy filozoficzne, z którymi w różnym czasie, w różny sposób próbował się uporać. I czym innym było to wtedy, kiedy, jak pisał, pozbawiony jest całkowicie wszelkich uczuć sakralnych,
i to jeszcze pisał na początku lat 60., ale okazało się, że zanik poczucia świętości nie był u niego trwały, że miał poczucie świętości i właściwie rzeczywiście później to było coś najważniejszego. Pytał pan, czy Kołakowski wierzył w Boga. No to pomijając te anegdotyczne odpowiedzi, które przytoczyliśmy, że po prostu zbywał żartem, to jest fundamentalna zupełnie sprawa. Przy czym no, trzeba po pierwsze pamiętać, że Kołakowski i to jest bardzo wyraźnie powiedziane w jego ostatnich książkach, zwłaszcza w książce Horror Metafizikus, którą uważał za swoje opus magnum, że Kołakowski niechętnie czy w ogóle nie chciał używać słowa Bóg, tylko jeśli już, to duch sensonośny. Posługiwał się takim wyrażeniem, Bóg sensonośny. I ogólnie rzecz biorąc, no, chodziło o to, że tak mi się wydaje, że no, Kołakowski miał na pewno poczucie, że ta rzeczywistość, z którą obcujemy, rzeczywistość dotykalna, rzeczywistość fizyczna, której doświadczamy, nie jest rzeczywistością ostateczną. I skoro był pan łaskaw wspomnieć o tych moich dwóch tomach rozmów z Kołakowskim, to dla mnie najbardziej takim momentem dramatycznym tych rozmów była taka chwila, kiedy Kołakowski powiedział: słuchaj, ja mówię, czy ty wierzysz w ten świat? Ten świat, w tą rzeczywistość inną niż ta, której doświadczamy. I on powiedział: ja nie tylko w to wierzę, ale ja to wiem. Ale zaraz powiedział: ale jak mówię wiem, ktoś może powiedzieć, no to udowodni, a tego zrobić nie mogę. Natomiast, no tak, wie pan, to jest kluczowy zupełnie problem. No dobrze, że pan to podniósł, no bo to jest jakieś takie pulsujące źródło filozoficzne, najważniejsze. No. Dlatego jeden z listów, które Kołakowski napisał, to był list należący do wyjątków, czyli list poważny, nie żartobliwy, nie anegdotyczny. No był list napisany na początku lat 70. do Tadeusza Kotarbińskiego. Swojego profesora. Do profesora Tadeusza Kotarbińskiego, tak, którego uczniem był Kołakowski, miał bardzo taką głęboką relację z Kotarbińskim, choć fundamentalnie się z nim nie zgadzał, jeśli chodzi o filozofię, bo w ogóle cały ten nurt pozytywistyczny był dla niego nie do przyjęcia. I w tym liście, o którym wspomniałem, pisze Kołakowski właśnie o tym, że jest ta jakaś inna rzeczywistość i to nazywa, że jest jakiś zasobnik bytu. Gigantyczny zasobnik bytu, w którym to życie jest włożone
A to jest, no tak można jakoś plastycznie to sobie nieudolnie tłumaczyć, że w tym zasobniku bytu nic nie ginie. Lubił cytować powiedzenie Kołakowski Bułhakowa, że rękopisy nie płoną, ale uważał, że nic nie płonie, nie tylko rzeczy materialne nie giną, ale też niematerialne, więc na przykład rozmowy, sny, że to wszystko jest. To było, czy to jest dla mnie najciekawsze, tyle, że pozostawia ogromny niedosyt, jeśli chodzi o twórczość Kołakowskiego. Przypomnę jeden z ostatnich tekstów napisanych przez niego. Kompletna, krótka metafizyka. Innej nie będzie, innej nie będzie. Tam pada takie zdanie, że no, śmierć jest końcem czasowości naszej, ale może początkiem czasowości innej, o której nic i w nawiasie prawie nic nie wiemy. No więc niecierpliwi, dociekliwi egzegeci właśnie próbowali po prawie nic w nawiasie, żeby skłonić Kołakowskiego do tego, żeby powiedział zwinął to szerzej. No właśnie. No. I tutaj Kołakowski wykazywał daleko idącą powściągliwość. Niemniej jednak myślę, że wyrażał jakieś intuicje. I to dla tych, którzy chcieli słuchać, to wyraźnie to wyrażał. Chyba trochę tajemnica, mogę powiedzieć takie te słowo, tajemnica jakby tej poszukiwań Kołakowskiego i tego jego pewności, którą pan tak ładnie określił, ładnie opisał, ciekawie opisał, chyba też jego przyjaciół. Ja pamiętam swoją rozmowę kiedyś z profesorem Jerzym Szackim i on dowiedział się, że ja się Kołakowskim interesuję i no, że jestem uczniem Jana Andrzeja Kłuczowskiego. No i tak zaczął mnie podpytywać o tą religijność Kołakowskiego i mówi, wie pan co, ja już tego nie dam rady zrobić, ja już tutaj jestem zaawansowany w latach, ale pan młody, niech pan zrobi spotkanie, konferencję, jakąś wielką debatę na temat właśnie religijności Kołakowskiego, tego przed przemianą, przed rokiem, przed latami 60. właściwie trzeba było tak powiedzieć i tego współczesnego, wtedy jeszcze Kołakowski, nie wtedy jeszcze nie przeżył, czy nie pamiętam już, pewnie to było już tak, że Kołakowski też był leciwy w latach, bo już wtedy nie żył. No niestety się z tego na razie nie wywiązałem, ale chyba trzeba będzie, bo to rzeczywiście jest bardzo ciekawa sprawa i godna roztrząsania na różne sposoby i przez różne osoby. Z całą pewnością, no tylko jeśli pan pozwoli, to wtrącę, że bo tutaj jest to częste właśnie przeciwstawianie Kołakowskiego tego wczesnego Kołakowskiemu późnemu, więc jednak w takiej dyskusji o religijności książka napisana w roku 65, czy na przełomie 65 i 6, czyli obecność mitu jest zupełnie kluczowa, bo ona już wtedy wyznaczała taki dukt, trakt rozmyślań innych niż wcześniej. To już było w połowie lat 60. Tak, myślę, że rzeczywiście ta książka jest bardzo ważna, chociaż dosyć hermetyczna i ją się dosyć ciężko czyta, ale myślę, że tam jest wiele wątków, które Kołakowski już roztrząsał i wiele wątków, które
potem rozwijał w innych pracach, w tych późniejszych, tych, które okazały się już na emigracji. Ale mam taką własną teorię, taką własną diagnozę, że gdyby Kołakowski nie musiał z Polski wyjeżdżać, to myślę, że poszedłby trochę w innym kierunku niż poszedł na Zachodzie, że czego innego od niego oczekiwała publiczność, szeroko rozumiana publiczność na Zachodzie, zachodnie uniwersytety i tamte kampusy, niż on jakby w Polsce się zajmował. Dla mnie ta książka ma, tak jak pan zauważył, trochę taki posmak poszukiwania jednak postaw metafizyki i jest tam dużo takich wątków antropologicznych, dużo takiego właśnie poszukiwania tego ustawiania człowieka w tym kosmosie, w micie, to tutaj kwestia dyskusji, jak to określimy. No i to nie do końca zostało rozwinięte moim zdaniem w tych późniejszych pracach, chociaż Jeśli Boga nie ma jest moim zdaniem w dużej mierze trochę takim rozwinięciem tego kilku wątków przynajmniej z tej obecności mitu. Tak, tak, na pewno pan słusznie zauważył, że ta książka, Obecność mitu, jest hermetyczna, tak pan powiedział, i rzeczywiście była odbierana, dla mnie na przykład też była najtrudniejszą książką Kołakowskiego ze względu na niebywałą kondensację problematyki, zgęszczenie. Tam były takie naładowane sensem zdania. Natomiast coś mi się przypomniało, o czym często mówił Kołakowski, kiedy pytałem go o to, a jakie dla niego były najbardziej hermetyczne teksty filozoficzne, najtrudniejsze. No, na przykład właśnie powiedział, że no to przecież ten pseudo-Dionizy Areopagita, który napisał książkę, zdaniem niektórych po prostu podyktowaną przez Pana Boga. I że to jest... Ale ja mówię, no i co? No to, ale można to przeczytać? Słuchaj. No, trzeba tylko... Ja mówię, jak? No słuchaj. Trzeba się po prostu skupić. Trzeba się skupić. No. Więc tak samo nad obecnością mitu trzeba się skupić, że ten wysiłek, ten trud jest opłacalny bardzo. Jak się patrzy na to dzieło Kołakowskiego, te, no nie wiem, czy dziesiątki, ale wiele książek i tych zbiorów tekstów i tych książek powstałych jako pewne zamknięte całości, poczytajcie Państwo książkę o tym, co on robił, gdzie był, z kim rozmawiał, jakiego typu negocjacje prowadził, gdzie pisał teksty na tematy na bieżące, prawda, polityki, sytuacji Polski, z jakich ilu wywiadów udzielał, to ilu wykładów udzielił w różnych miejscach i to takie tematy no, z różnych dziedzin. To pytanie, kiedy miał to czas, jak on to robił, jak on potrafił tyle rzeczy zrobić w ciągu jednak, no, długiego, ale jednak nie bardzo długiego życia. Ja umiem na to pytanie odpowiedzieć. Zadawałem to pytanie żonie profesora, pani Tamarze, no jak to? A ona mówiła, no miał niebywałą podzielność uwagi i zdolność wykorzystywania bardzo krótkich odcinków czasu. My często tak żyjemy, że no jak mamy kwadrans wolnego czasu, no to się tak wszystko, to się wszystko tak pomija i tylko jak jest jakiś dłuższy odcinek czasu, to wtedy. On potrafił właśnie przez kwadrans bardzo duży wysiłek umysłowy zrobić. Prowadząc życie takie, no przecież towarzyskie szalenie, no bardzo to wszystko było. Szczególnie w Warszawie, jak pan to opisuje, tam jest tam. Całe grono przyjaciół, znajomych, tak. Prawda, no i życie towarzyskie, które rozbija się po różnych miejscach, zwanych salonami, tak szumnie to chyba troszeczkę. No tak. W kawiarniach, empikach, salach wykładowych.
korytarzach uniwersyteckich. Także to absorbuje jednak, to wciąga, to pochłania czas. No, oczywiście, no. Natomiast wie pan, Kłakowski miał też niewątpliwie takie poczucie obywatelskie, no, że trzeba coś zrobić dla społeczeństwa, zwłaszcza społeczeństwa, które jest w takiej opresji, jaką była opresja komunistyczna. I tu muszę powiedzieć, że na przykład to bardzo głęboko osobiście przeżyłem jedną taką sprawę związaną z, to były bardzo znane teksty Kołakowskiego z początku lat 70. Tezy o nadziei i beznadziejności, Sprawa Polska. One na mnie wywarły piorunujący wpływ. Pozwoliły mi trochę inaczej patrzeć na samego siebie. Byłem wtedy młody, głupi, ale nie tylko ja, ale ja i wielu moich bliskich kolegów, rówieśników, uważaliśmy, że jesteśmy wystarczająco inteligentni i wystarczająco dowcipni, żeby śmiać się z tego, co jest w Polsce, z tej władzy, z tych figur groteskowych, które rządzą nami, że naszą bronią jest śmiech i ironia. I w jednym właśnie z tych tekstów, o których powiedziałem, przeczytałem zdanie Kołakowskiego, że no, można żyć bez godności, nie tracąc inteligencji, a z inteligencją poczucia humoru, ale można umrzeć w konwulsjach bezsilnego śmiechu. I dla mnie to było takim bardzo ważnym odkryciem, no, że odkryciem tego, że ironia, śmiech, tylko do pewnego stopnia jest, no jest bardzo ważne, bo sam Kołakowski już miał wspaniałe poczucie humoru, wspaniały zmysł ironii, a jednak widział ograniczenie tego, że to jest za mało. Bardzo to ważne teraz, tak myślę o tym. To może trochę zmienia tematykę naszej rozmowy, bo jeszcze okazja jest, żeby zapytać z okazji właściwie 8, a właściwie no 9 maja, 50 chyba 3 lata temu, miały miejsce wydarzenia marcowe, które zmieniły polską scenę intelektualną, przerały polską arenę polityczną i może wpłynęły także na los naszego bohatera, Leszka Kołakowskiego. I moje pytanie takie, czy w archiwach, które pan przejrzał, przeglądał, są, czy archiwach IPN, archiwach służb, czy pan tam zaglądał, czy są jakieś informacje, które zbierali o nim agenci Służby Bezpieczeństwa? Przecież on był przez kilka lat dosyć uważnie śledzony, podsłuchiwany, korespondencja była kontrolowana. Niejaki kapitan Stanisław Rapało, zdaje się, był takim czołowym szefem od tej grupy, która miała za zadanie inwigilację Kołakowskiego. Moje pytanie takie złośliwe, czy zawdzięczamy coś kapitanowi Rapało w kwestii znajomości, naszej znajomości Leszka Kołakowskiego, jego otoczenia, jego świata, jego przyjaciół? Powie pan, no do tego akurat, do całej tej sprawy związanej z inwigilacją, z podsłuchami, a przecież miał Kołakowski założony podsłuch, nie tylko telefoniczny, ale również no, gdzieś tam przy Andolu czy w wentylacji. Kołakowski nie lubił właśnie tego wszystkiego i nie,
nie lubił, krótko mówiąc, działalności IPN-u, polegającej na przykład takim bezkrytycznym często publikowaniu donosów, publikowaniu raportów właśnie bezpieki. Nie lubił tego i w ogóle niepokoił go taki status tych materiałów. Nie było dla niego jasne, co jest tutaj też prawdą, co fałszem, bo były różne manipulacje, prawda? Więc nie lubił tego, a też powiem szczerze, że ja nie zagłębiałem się jakoś w te sprawy. Wiadomo było, że w paru instytucjach, z którymi Kołakowski był związany, także z Polską Akademią Nauk, że tam po prostu byli tajni współpracownicy, którzy byli wytypowani na tych, którzy mieli donosić na Kołakowskiego. On nie chciał, nie znosił tego, żeby to rozważać, dociekać, babrać się w tym. Nie lubił, taki był. Proszę Państwa, ja tutaj zobaczyłem sobie pana redaktora prawie że na własność. Natomiast może Państwo mają jakieś pytania do nas? Jakby Państwo mieli, proszę pytać na Facebooku. Ja je panu redaktor odczytam i namówię, sobie prosić o odpowiedź. Natomiast ja do pana jeszcze, redaktora, mam jeszcze pytanie. Państwo myślą, ewentualnie piszą, a ja tutaj mam pytanie odnośnie tego, bo Kołakowski po wyjeździe z kraju mieszkał przez rok czy dwa lata w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, a potem przyjechał do Europy właściwie, to nie nawet do kontynentu, tylko do Anglii. Tam osiadł w Oksfordzie. Nie chciał jednak jakiegoś innego miejsca, jednak Anglia troszeczkę jest odległa od tych spraw europejskich. Czy Francja, czy na przykład Niemcy nie byłyby lepszym miejscem dla człowieka, który chciałby być na bieżąco z tym, co się dzieje w kraju? Czy właśnie język także, przecież angielski chyba nie był językiem podstawowym dla niego, on czytał, z tego co pamiętam, po francusku i po niemiecku, natomiast angielskiego chyba tak nie bardzo opanował w tym czasie. I co według pana skłoniło go do tego, że wybrał jednak nie Stany, prawda, jednak takie centrum intelektualne w wielu miejscach i aspektach, bardzo wpływowe miejsce, nie kontynent europejski, tylko właśnie taką samotną wyspę, jaką jest Anglia i jeszcze odleglejsze miejsce jak Oxford. Tak, oczywiście, niemniej Anglia i Oxford bliżej są Polski niż Chicago czy Nowy Jork, prawda, więc jednak to było ważne. Był bliżej Polski, chociaż może w Niemczech byłby jeszcze bliżej, ale też był bliżej. Natomiast tu jest ważna pewna sprawa związana z, słusznie pan powiedział, że język angielski nie był jego językiem podstawowym i on często, co przytaczam w swojej książce, powtarzał, że ma prywatną teorię na temat lingwistyki i tego, jak się uczymy języka, że on znał języki, w których czytał poezję od młodości, a poezji angielskiej nie czytał. Później zaczął ją czytać i cytował, ale ciągle mówił, że angielskiego nie zna, nawet wtedy, kiedy napisał parę książek po angielsku, to mówił, nie, ja tego języka nie znam. Ale wracając jeszcze do tej sprawy, dlaczego Oxford, dlaczego nie Kalifornia, gdzie, jak mówił Miłosz, tam bije to serce świata, jest to,
coś, co się decyduje przyszłość ludzkości, to tam. No, ale z drugiej strony, abstrahując od tego, my, trzeba pamiętać, że okropnym doświadczeniem dla Kołakowskiego było to, co było jakoś pokłosiem 68 roku w Ameryce. Rok 68 i protesty studentów polskich, to było zupełnie coś innego niż tamten taki lewacki obraz. Tego nie znosił Kołakowski i też po prostu się bał o córkę swoją, która wówczas chodziła do szkoły i on widział, no to powtarzał przecież, że no studenci mówią, a potem i uczniowie, że gorzej mają niż w obozach koncentracyjnych, no, że to jest oburzające, żeby jacyś tam profesorowie ich przepytywali i stawiali stopnie. Nie, my będziemy sami się przepytywać i stawiać oceny. No więc to Kołakowskiego przerażało właśnie ta lewacka czy leftyczna, jak mówił, strona. Czyli tutaj takie trochę osobiste także racje były ważne w tej decyzji. Tak. A i wydaje mi się, że w tym chworze się dosyć dobrze odnalazł. Nie narzekał chyba nie szukał potem innego miejsca. Przecież spędził w Oxfordzie właściwie lata 70., 80. No i potem także jako profesor emeryt, prawda? Także na początku tego wieku mieszkał w Oxfordzie. Do Polski przyjeżdżał tylko gościnnie na krótki czas. Także chyba ta decyzja była słuszna i przyczyniła się do tego, że miał chyba czas, materiały, prawda, bibliotekę do dyspozycji. No tak, na pewno, poza tym, no mówi się, że to jednak bardzo takie konserwatywne środowisko Oxford, natomiast no, trzeba pamiętać, że Kołakowski mówił, potrzebne są rytuały, a przecież wiadomo, że, a tutaj patrzę na jakieś pytania, tak, no teraz rozproszyło mnie. Skończmy to dobrze, a potem dojdziemy do pytania na czacie, dobrze? Dobrze, no więc to nie było tak, a często tak się uważa, że kiedy Kołakowski osiadł w Oksfordzie, kiedy tam związał się no z taką uczelnią, z takimi tradycjami konserwatywnymi, kiedy kupił dom tam, to jakoś zmienił się mentalnie, że przestał mieć to, co dla niego zawsze było cechą młodości, czyli umiejętność zaczynania od nowa. Ale ja się z tym nie zgadzam i piszę o tym w biografii, bo myślę, że ta przyszłość Kołakowskiego była dla niego ciągle otwarta, także w Oksfordzie przecież był taki czas, no przede wszystkim czas Solidarności i takich prób przywrócenia Kołakowskiego Uniwersytetowi Warszawskiemu i na stałe wręcz powrót do Polski. To było wszystko rozważane, to było migotliwe. To nie było tak, że to już jest raz na zawsze przesądzone i
będzie ten Oxford z tymi swoimi rytuałami i obyczajami. No tak, otoczenie polskie w latach 60. było młode, rozkrzyczane, rozdyskutowane, rozpolitykowane, pełne nowych inspiracji, natomiast jednak tak samo uważam Oxford i te środowiska akademickie jednak to jednak pewne ustalone, jak nie tylko rytuały, ale pewnie sposoby myślenia i sposoby i inspiracje też były pewnego typu już ukierunkowane. To może przejdźmy do pytania. Ja czytam pytanie, które się pojawiło na czacie, a pan się do tego odniesie, dobrze? Ono brzmi tak: jeśli śmiech i ironia w opresji nie wystarczą, to co zatem jest najważniejsze dla jednostki? Jaką strategię ma przyjąć wobec sił opresji, przy której wydaje się być bezsilna? I trochę do pana i trochę do Kołakowskiego pytanie, rozumiem. Bo, Kołakowski na to odpowiadał. Ja się z tym zgadzam, że tym, co jest ważne, to jest nie kłamać. Nie kłamać także z takich względów taktycznych, że wygodniej byłoby nawet przemilczeć coś, niż powiedzieć prawdę. I tu Kołakowski polemizował z Sołżenicynem, który mówił, że mówił do swoich rodaków, że program minimum nie kłamać, a Kołakowski nie kłamać to jest program maksimum, bo gdyby nikt nie kłamał, ustrój by się rozleciał od razu. Więc to. Nie kłamać i nie przemilczać z względów taktycznych prawdy. To pojawiło się następne, więc dobrze, może sobie tutaj pozwólmy jeszcze na jedno pytanie. Zawarty w książce dodatek, którym jest Alfabet Przyjaciół, i pisze dalej autor tego pytania. Jestem pod wrażeniem tego ciekawego uzupełnienia książki. To ja może jeszcze dodam, że oprócz tego dodatku w postaci Alfabetu Przyjaciół jest na końcu kilka rozdziałów, gdzie pan redaktor próbuje, stara się podsumować trochę to, co o Kołakowskim się dowiedział i trochę o tym, co Kołakowski myślał. Także tu spora część jest taka właśnie trochę wybiegająca poza taką bezpośrednią narrację, co Kołakowski robił i co czytał. No i może tutaj jeszcze pana redaktora komentarz do tego właściwie stwierdzenia. Mnie to bardzo by cieszyło, gdyby ktoś zwrócił uwagę właśnie na ten alfabet, bo mnie to sprawiło dużą frajdę, choć oczywiście przecież to mogłoby być, tak mówili mi koledzy w wydawnictwie Znak, że przecież to mógłbyś napisać taką książeczkę po prostu całą. Książkę i to nie bo to... Tych, prawda, znajomych i tak dalej. Co zresztą ta konwencja takiego alfabetu jest znana, ma świetne tradycje. Właściwie zaczął ją Antoni Słoniński alfabetem wspomnień, a potem były inne alfabety, Stefana Kisielewskiego i tak dalej. Ja to lubię, bardzo lubię no, tę formę, tę konwencję. Dlaczego? Dlatego no, to sprawiało mi dużą frajdę. Zachęcamy w takim razie do kontynuowania, żeby to wyszło może jako osobna publikacja, bo myślę, że osób, które Kołakowskiego znały, które z nim się spotykały, które się z nim przyjaźniły albo chciały przyjaźnić, było naprawdę bardzo dużo i to w pańskiej książce widać to i tych nazw jest dużo więcej niż na końcu pan zawarł. Rozumiem, że konwencja książki nie mogła być aż tak jeszcze bardziej obszerna, chociaż jest obszerna. Także no, kolejne zadanie dla pana. Nie, wie pan, to od razu chcę powiedzieć, ja mam, nie chcę być takim etatowym, nie chcę być na etacie człowieka, który zajmuje się Kołakowskim. Myślę, że
starałem się jakiś taki dług osobisty, który zaciągnąłem, spłacić tym, co robiłem. Natomiast ja bardzo chętnie bym przeczytał książki, eseje o Kołakowskim innych autorów. No, proszę, niech pan pisze, niech piszą. No cóż. Młodsi ludzie, no, a ja mam trochę inne tam projekty, mówię, górnolotnie pisarskie, więc to nie będzie tak. No cóż, no to zadanie pan nam postawił w takim razie. Tutaj trzeba byłoby się na tym zastanowić. Może to tak jest. Piłeczkę podjąć, bo to oczywiście jest temat, nawet nie jeden temat, ale kilka tematów do kontynuacji, do rozważania. Trochę pan jakby też kreśli ten obszar dalszych badań nad Kołakowskim i tym jego środowiskiem, bo rzeczywiście sporo się działo w tej Warszawie, w okolicy Warszawy w latach 60. i to bardzo ciekawie pan to rozpoznał. To nie tylko książka o Kołakowskim, ale o epoce, którą no on to współtworzył jednak. To jest postać, o której nie można mówić w przypadku polskiej historii bez Kołakowskiego, bez tego, co on robił i co tam się wokół niego działo. Także to jest na pewno też ciekawy obszar do rozpoznania. Pan tylko dotknął i to bardzo wielka zasługa i za to panu dziękuję. Jeszcze miałem na koniec, bo do końca się zbliżamy, myślę, że już najwyższa pora domykać tak. To spotkanie. Takie pytanie, które jest trochę zawarte też w tytule naszego spotkania. Co jesteśmy winni, co jesteśmy dłużni Leszkowi Kołakowskiemu? To pytanie jest trochę naśladowaniem tych jego tytułów kilku prac. Ja bym chciał pana o to zapytać, co według pana zawdzięczamy, co jesteśmy dłużni Leszkowi Kołakowskiemu? My dłużni jesteśmy mu na pewno. Uważne skupienie i jesteśmy dłużni, żeby, kiedy chcemy mówić, myśleć o Kołakowskim, żeby tak samo jak on być nieprzyjaciółmi banału, żeby wystrzegać się banału, bo on był nieprzyjacielem, wrogiem banału, banalności. Więc to jest taka pierwsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy. Dziękuję bardzo w takim razie za odpowiedź, dziękuję za spotkanie, dziękuję za ciekawe opowieści o Leszku Kołakowskim, o jego świecie, o tym, co on robił, co myślał. Pan trochę dotknął w książce, nawet w książce sporo, a tutaj z nami się częściowo podzielił. Część odpowiedzi, których ja chciałem zadać, a nie zadałem, bo oczywiście nie starczyło czasu, państwo mogą się domyślać, a odpowiedzi na te pytania są oczywiście w książce, którą państwu już pokazywałem tutaj, prawda? Leszek Kołakowski w odczytaniu pana Zbigniewa Mencla. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję państwu za cierpliwość i dziękuję panu redaktorowi jeszcze raz za to, że zechciał u nas zagościć. Mam nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie z i panem Męcnem i z Leszkiem Kołakowskim. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za uwagę i za zaproszenie.